Witam was tutaj, cześć, witam wciąż i zapraszam was na kolejne krótkie info. Tak, wiem, dawno nie było informacji z Warszawy i żadnych odcinków z Warszawy, ale spokojnie. Poczekajcie chwilę i naprawdę mam dużo ponad 5 odcinków zaległych i będzie się dużo działo. Ale mniejsza z tym. Dlaczego dzisiaj się widzimy? Ponieważ Metro zostanie zamknięte podczas okresu majowego. W sensie w te 3 dni, od 1 do 3 maja Metro z pierwszej linii Metra będzie kursować na skróconej trasie pomiędzy metrem Młociny a metrem Politechnika. Na pozostałym odcinku, czyli od Politechniki do Kapart, będzie jeździć linia autobusowa ZM1 z częstotliwością około 3-4 minuty. Linie 710, 724 i 742 będą wydłużone zamiast jechać do pętli osiedla Gruczewska przy metro Kabaty, w sensie osiedle Kabaty, metro Kabaty, będą jeździć do Wilanów, a pomiędzy osiedle Kabaty a Andrutową będzie jeździć linia Z39. Czemu? No bo po prostu do Kabat będzie mniej osób w tym okresie jeździć. O tym, jak będzie jeździć w całości linia ZM1, możecie zobaczyć na www.wtp.waw.pl. Macie oczywiście w opisie link dokładnie do informacji. Będzie jeździć dokładnie takiej samej trasie jak zawsze, kiedy ktoś zostawi bagaż. I teraz pytanie, czemu są zamknięte tak dużo starych stacji? Odpowiedź jest prosta. Nie wiem, czy wiecie, ale już od dosyć długiego czasu na starym odcinku właśnie metra są wymieniane części techniczne, w sensie takie jak SIP, system informacji pasażera, czy też komunikacja, położenie pociągów w tunelu i tego typu rzeczy, czyli cała komunikacja w starych tunelach. Jest to, w niektórych miejscach to są jeszcze te pierwsze, które mają aktualnie 25 lat. Czyli nówki sztuki nieśmigane cały czas, znaczy takie nówki sztuki to nie wiem, ale cały czas takie, które się dopiero pojawiły na samym początku. I będzie to właśnie wymieniane. Pierwszy odcinek był już wymieniany od Kabat do Stokłos, a teraz to będzie wymieniane od Stokłosów do Wilanowskiej. Dalsze części są już w fazie projektów i niedługo będzie ogłoszony przetarg i będziemy to cały czas tam dalej oczywiście wymieniać. Więc co tu dużo może omówić? Szykujcie się na utrudnienia, ale sądzę, że w tym okresie i tak tam was inaczej nie będzie. Ale ja się niedługo może pojawię na nowych stacjach metra. Więc co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!